Dzień dobry, guten Tag. Witam serdecznie w trzecim już odcinku niemieckiego dla opiekunów i opiekunek. Zaczynamy jak zwykle od nowej porcji słówek. Słówka są na Quizlecie, można się uczyć wspomagając się właśnie tą aplikacją. W opisie pod filmem znajdziecie wszystkie potrzebne linki, m.in. właśnie do Quizleta. Przeczytam wszystkie słówka, żebyście nie mieli wątpliwości, jak się je poprawnie wymawia. Bleiben. Brauchen, das Deutschland, das Polen, das Wasser, der Arzt, die Hilfe, einkaufen, gehen, helfen, heute, husten, kaufen, kommen, liegen, machen, spazieren gehen, trinken, Verstejen was bunen. I przechodzimy już do porcji gramatyki, ćwiczeń, tak żeby wiedza przekazana w tym odcinku Wam się utrwaliła. Przypominam, że korzystamy zawsze z wiedzy z poprzednich odcinków. Warto czasami wracać do poprzednich, przypominać sobie, co było. Korzystajcie również z materiałów sugerowanych przez nas, wszystkie znajdują się w opisie pod filmem. Zaczynamy dzisiaj od odmiany czasowników regularnych. Do tej pory uczyliśmy się odmiany dwóch czasowników: to były czasowniki nieregularne, zain i haben, czyli zain być, a haben mieć. Natomiast teraz mamy czasownik machen robić i to jest jeden z czasowników, który się odmienia regularnie. Na czym polega regularna odmiana? Najpierw musimy odrzucić końcówkę en, czyli zostaje nam mach, i do mach dodają końcówki. Do ich jest to zawsze e, czyli ich mache. Do du, syty du machst. Do r, z s jest ta sama końcówka ty, czyli r, z s, macht. Wir machen, my robimy. Wracamy w tym wypadku do tej formy podstawowej, czyli dodajemy en i forma wir machen pokrywa się z okolicznikiem machen. Ihr macht, wy robicie. Sie machen, oni one robią, Zi machen, pan pani panie panowie państwo robią. Trzeba jakoś sobie poradzić, żeby zapamiętać te końcówki, natomiast my będziemy oczywiście w naszej prezentacji ćwiczyć tę odmianę. Jak wynika ze slajdu, według tej zasady przedstawionej w tabeli, odmienia się większość czasowników, czyli mamy to szczęście, że większość czasowników to czasowniki właśnie regularne. I mamy przykłady zdań z czasownikami, które w czasie teraźniejszym odmieniają się regularnie. Ich ligue, leżę. Was machen sie, co pan robi albo co pani robi. Trinkst du wasa, pijesz wodę. I teraz przechodzimy już do ćwiczenia. Tym razem wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby połączyć poszczególne elementy z każdej kolumny. Mamy tutaj trzy kolumny połączyć tak elementy, żeby powstały zdania jak na górze. Czyli na przykład pierwsze zdanie to jest mam kaszel. Pamiętamy o tym, że w zdaniu niemieckim zawsze musi być ten zaimek osobowy. My mówimy mam kaszel, nie mówimy ja mam kaszel. Niemiec musi powiedzieć ja. A ja to po niemiecku ich. A więc ich habe i kaszel to Husten. I już mam pierwsze zdanie ich habe hustn. I teraz następne zdanie to opiekunka osób starszych pochodzi z Polski. Opiekunka osób starszych, pamiętacie z poprzednich odcinków, że to jest die alten Pflegerin? i teraz pozostało nam pochodzi z Polski. Przypominamy sobie czasownik pochodzi, pochodzić, pochodzić, przychodzić to kommen. No i szukamy odpowiedniej końcówki. I teraz, ponieważ die alten Pflegerin to jest ona, to końcówka do ona jest ty. I już teraz więcej nie podpowiadam, zostawiam Wam tę przyjemność wykonania ćwiczenia. Zróbcie to ćwiczenie samodzielnie, po czym uruchomicie prezentację i ukażą Wam się odpowiedzi. I teraz na tym etapie przypomnę o tym, że wszystkie ćwiczenia, które są tu umieszczone, które wykonujemy wspólnie, w prezentacji można sobie ściągnąć w wersji PDF, czyli nie trzeba żadnych screenów, robić nic takiego. Wystarczy wejść na stronę, link podany w opisie pod filmem, drukujemy sobie te wszystkie ćwiczenia i wtedy mamy wersję papierową. Można też, jeśli ktoś się czuje pewnie wcale tej wersji papierowej, sobie nie drukować, tylko robić tutaj z nami, po prostu zatrzymać, zrobić ustnie to ćwiczenie, a później sprawdzić z odpowiedzią. No to ja sobie pogadałam. Mam nadzieję, że wy w tym czasie zrobiliście to ćwiczenie i sprawdzamy. Czytam teraz wszystkie zdania, które powstały w tym ćwiczeniu. Die alte Pflegerin kommt aus Polen. Ich gehe ins Bett. Du bist krank. Er ist müde. Wir gehen zum Arzt. Der Arzt kommt heute. Ea er braucht Tabletten vom Arzt Sie sind gesund, Di Patientin liegt im Bett Bett. Mam nadzieję, że udało Wam się wszystkim to ćwiczenie zrobić poprawnie, a my w dalszym ciągu ćwiczymy zwroty, które są potrzebne na pewno w pracy opiekuna osób starszych. Mamy określić, które tłumaczenie jest poprawne. Pamiętajcie, żeby się nie uczyć po cichu, tylko naprawdę znaleźć takie miejsce ustronne, gdzie możecie mówić głośno i nie tylko pisać, bo przecież nauka polega na tym, po to się uczymy, żebyście się porozumiewali w tym języku, czyli potrzebna jest mowa. A żeby mówić, to trzeba najpierw dobrze czytać. Ja oczywiście wszystkie te pytania przeczytam, będę czytała powoli. W międzyczasie możecie te pytania po mnie powtarzać, a równocześnie też szukać poprawnego tłumaczenia. Zawsze mamy do wyboru z dwóch. I zaczynamy. Trinkensy wasa. I teraz powtarzacie to pytanie i szukacie tłumaczenia. Czy to będzie tłumaczenie: Pijesz wodę, czy czy pani pije wodę? Wybieramy, zastanawiamy się, aha, Z duże, to pan, pani, czyli drugie tłumaczenie jest poprawne. No i przechodzimy do dalszych przykładów. Przeczytam je dosyć wolno, tak żebyście mieli czas na powtórzenie. Firstheinzy. Ich bleibe im Bett. Hustet Sie? Was brauchst du? Helfen Sie dem Arzt? Wo wohnen Sie? Brauchen Sie Hilfe? Wohnen Sie in Deutschland? No i mam nadzieję, że znowu Wam się powiodło, przed Wami już odpowiedzi poprawne. Mam nadzieję, że nie zrobiliście błędów, a jeżeli pojedyncze, to też nie ma problemu. Podczas nauki jak najbardziej możemy popełniać błędy, ważne, żeby je później korygować. No i coraz bardziej samodzielne ćwiczenia. Teraz już mamy zbudować z rozsypanki dwa zdania: mieszkam w Polsce, to jest pierwsze zdanie, a drugie, co dzisiaj robimy? I teraz mamy przemieszane te zdania, i zastanawiamy się, jak będzie mieszkam w Polsce. Mieszkam w Polsce, musimy zacząć od ich, prawda? Bo ja, musimy powiedzieć. Ja, teraz odmieniony czasownik, na drugim miejscu zawsze. Zastanawiamy się, jak jest mieszkam. Do ich jest końcówka e. No to już mogę poznać, że spośród dwóch czasowników, które tu są wymienione, wunę i machen, to na pewno wunę pasuje, ponieważ ma końcówkę e. Ich wunę i zostaje nam w Polsce. A w Polsce to oczywiście in Polen. I drugie pytanie, co dzisiaj robimy? Pozostaje nam was. Machen wir heute. I w ten sposób zrobiliśmy wspólnie pierwsze dwa zdania. Resztę zdań znowu robicie samodzielnie. Albo macie wydrukowaną wersję PDF i piszecie sobie, ale pamiętajcie, że nie tylko piszemy, ale również mówimy na głos. Albo po prostu razem ze mną tutaj zatrzymujecie tę prezentację, samodzielnie robicie to ćwiczenie na głos, bez drukowania i po wykonaniu ćwiczenia uruchamiacie znowu prezentację. I sprawdzacie z naszymi odpowiedziami. Mam nadzieję, że powoli też się utrwalają te słówka. Pamiętajcie, że w zasadzie mamy cały tydzień na to, żeby to, co jest zawarte tutaj w odcinku, sobie powtarzać. Zaglądamy do Quizleta, robimy ćwiczenia, możemy do nich wracać, wracamy do pierwszego odcinka, drugiego, tak żeby nam się to wszystko utrwalało. Żeby zdobyć pewną wiedzę i umiejętność budowania zdań czy mówienia, musimy bardzo dużo powtarzać, także nie ma się co tutaj załamywać, że czegoś nie pamiętam, że nie mogę tego ogarnąć. Chodzi o to, żeby wykonywać ćwiczenia, wracać do nich, powtarzać i nawet jeżeli coś zapomnimy, to w dalszym ciągu powtarzamy, powtarzamy do skutku. Rozgadałam się, ale przechodzimy teraz już do ćwiczenia i sprawdzamy odpowiedzi. Ich wune in Polen. Was machen wir heute? Wir gehen spazieren. Der Arzt kommt heute. Ich gehe einkaufen. Sie liegt krank im Bett. Ich verstehe sie. Sind sie müde? Gehen wir einkaufen? Der Patient hat eine Herzkrankheit. Was macht sie? Hat er Fieber? Sind sie beim Arzt? Wo hast du die Schmerzen? To były odpowiedzi. Jeszcze mamy w chmurce jedno pytanie. Wu jest pacjent, czyli gdzie jest pacjent? No i moi drodzy, jeszcze tylko dwa ćwiczenia i będzie po wszystkim. Dla jednych po bólu, a dla drugich no koniec przyjemności z rozwiązywania ćwiczeń. Ja mam nadzieję, że coraz więcej będzie takich osób, które będą zadowolone z rozwiązywania tych ćwiczeń. Coraz więcej takich, które polubią nasz kanał. Zasubskrybują, klikną dzwoneczek, klikną łapkę w górę. To wszystko też nas motywuje do pracy i wiemy, że te odcinki są potrzebne. Teraz Wasze zadanie jest takie, żeby wpisać odpowiedni czasownik. I to są czasowniki, których do tej pory się uczyliśmy. Jeżeli nie pamiętacie tych czasowników, to trzeba byłoby jeszcze zerknąć tam na początek naszego wykładu albo jeszcze do poprzednich wykładów. Przypomnieć sobie, co oznaczają te czasowniki, bo one tutaj już są odmienione, jak widać. Ja je przeczytam w bezokoliczniku i powiem, co one oznaczają, tak żeby Wam przypomnieć i ułatwić rozwiązanie tego ćwiczenia. Ferszteje to oczywiście czasownik, który pochodzi od formy firstejen bezokolicznik, a bezokolicznik firstejen znaczy rozumieć. Trinken, pić. Brauchen, potrzebować. Kommen, pochodzić przychodzić sind to forma od sein czyli być liegen leżeć ist to znowu forma od sein czyli być i machen robić przypomnieliśmy sobie wszystkie czasowniki i teraz mamy rozumiem ją ja rozumiem do ja do ich jest końcówka e a rozumieć to było verstehen czyli ich verstehe sie Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie czasowniki w języku niemieckim są na drugiej logicznej pozycji. Jedynie w pytaniach o rozstrzygnięcie i w rozkazach czasowniki będą stały na pierwszej pozycji. Ja tutaj Wam tłumaczę, Wy w międzyczasie już możecie rozwiązywać to ćwiczenie. Jeszcze z drugim zdaniem Wam troszeczkę pomogę. Co Pani pije? Mamy co? Was? Na drugim miejscu czasownik, a pan pani to zawsze końcówka jaka, przypomnijcie sobie. Mam nadzieję, że już wiecie. Zawsze końcówka EN. A więc szukamy takiego czasownika z końcówką EN i spróbujemy skojarzyć, który to był pić. No pić to oczywiście trinken, więc wychodzi nam zdanie, was trinken z. Co pani pan pije? Co Państwo piją, też tak może być. Mam nadzieję, że zbliżacie się do końca, że za chwilę rozwiążecie to ćwiczenie. I jak zwykle po rozwiązaniu ćwiczenia, sprawdzacie z naszymi odpowiedziami, a one już za chwilę się ukażą. I mamy zdania. Przeczytam wszystkie od początku. Ich verstehe sie. Was trinken sie? Was machen sie? Kommen sie? Wo liegt die Patientin? Sie ist heute erkältet. Der Patient liegt krank im Bett. Sie braucht Schmerztabletten. Wo sind meine Schmerztabletten? Die Kranke braucht eine Altenpflegerin. Zobaczcie jak dużo już z tej niewielkiej porcji suwek potrafimy ułożyć. Zdanie. I moi drodzy, ostatnie ćwiczenie, to już takie ćwiczenie zupełnie zupełnie łatwe. Można je sobie utrudnić, zasłaniając podpowiedzi, czyli te tłumaczenia na dole. I tłumaczyć samodzielnie, a można po prostu odszukiwać tłumaczenia, czyli mamy zdanie WWNZ. I Wy też na głos czytacie to zdanie i szukacie podpowiedzi, co to może znaczyć WWNZ. Wulnen to mieszkać W gdzie? A więc gdzie. Pan, pani mieszka. No i oczywiście mamy takie tłumaczenie na samym dole, gdzie pani mieszka. I ja przeczytam pozostałe zdania. Wy możecie czytać po mnie i odnajdować tłumaczenia, ewentualnie tłumaczyć samodzielnie. Czytam poziomami. Was verstehen Sie nicht? Haben Sie Husten? Brauchen Sie Wasser zum Trinken? Kommt der Arzt noch heute? Wo sind Sie? Brauchen Sie meine Hilfe? Gehen wir heute zum Arzt? Sind Sie erkältet? Wo haben Sie die Schmerzen? Was machen wir heute? Was ist das? I tak jak mój nauczyciel z liceum od PO, czyli tak zwanego przysposobienia obronnego, mówił i tym optymistycznym akcentem, to ja też powiem, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę Wam powodzenia, sukcesów w nauce i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. A następny odcinek już za tydzień. Ale z für euch. Bis dann. Auf Wiederhören.